W kraju mikronków, czyli tajemnice komputera. Część druga. Karolek poznaje magistrale komputerowe. Poprzednim razem Karolek został zaproszony do zwiedzania wnętrza komputera przez zabawnego stworka imieniem Bitek. Był on przedstawicielem narodu mikronków i otrzymał od swego króla, Zeta 80, polecenie zajęcia się gościem. Bitek opowiadał chłopcu, jaka jest ogólna organizacja państwa komputerowego. Rozmawiali także o tym, do czego służy komputer. Hej, mikronku, jestem! Krzyczał Karol już od drzwi. Tego dnia Karol z niecierpliwością oczekiwał spotkania z przyjacielem. Dawno już się z nim nie widział, ale nie było to zależne od niego. Trochę się bał, że tak dobrze rozpoczęta przygoda może się skończyć, ale cóż. Po prostu tata miał bardzo pilną pracę i Karol nie mógł swobodnie dostać się do komputera. Natomiast dzisiaj miał nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie. Wiedział, że przynajmniej jakiś czas będzie sam w domu. Cześć, Karol! Usłyszał głos Bitka i zobaczył go siedzącego na monitorze. Wspaniale, że jesteś. Już myślałem, że nie przyjdziesz. Obawiałem się trochę, że ostatnim razem za bardzo cię zanudziłem. Nic podobnego, przerwał chłopiec. Nie mogłem się wprost doczekać, kiedy wreszcie zobaczę się z tobą. Bardzo mnie to cieszy, z uśmiechem podjął mikronek. Wiem, że nie była to twoja wina. Ostatnio byliśmy bardzo zapracowani. Twój tata zapędził nas ostro do roboty. Bez przerwy liczył i liczył. Ale za to jakie ciekawe rzeczy. Opowiem ci kiedyś o tym. O, jak fajnie, przerwał Karolek. Coraz bardziej interesuje mnie komputer. I to twoja zasługa. Tak ciekawie opowiedziałeś poprzednio o waszej pracy. Bardzo chętnie się dowiem czegoś nowego. Skoro tak, to będziemy musieli pomyśleć o tym, w jaki sposób się częściej spotykać, powiedział Bitek. Ale teraz nie traćmy czasu. Dzisiaj przypatrzymy się bliżej pracy komputera. Bitek zręcznie zeskoczył z monitora i zapraszającym gestem skinął na chłopca. Niebawem znaleźli się w znajomym otoczeniu. Mikronek czuł się tu bardzo swobodnie. W końcu on tu był gospodarzem. Szli w milczeniu. Karolek rozglądał się z ciekawością. Interesowało go szczególnie, po co jest tyle ulic i dlaczego panuje tu taki wielki ruch. Postanowił, że spyta przyjaciela. – Bitku, mam pytanie – zaczął niepewnie. – Śmiało, mów – zachęcił go mikronek. – Czy naprawdę potrzeba wam aż tylu ulic? W żadnym mieście nie widziałem, żeby obok siebie było ich aż tak dużo. Po co wam to wszystko? Ulic jest dokładnie tyle, ile jest niezbędnych do funkcjonowania naszego królestwa. A po co to? Mogę ci teraz jedynie bardzo ogólnie o nich powiedzieć, ponieważ dokładne poznanie ich roli wymaga dłuższego czasu. Ale zapewniam cię, że kiedyś dowiesz się wszystkiego. Przecież obiecałem. Popatrz najpierw na te dwie szerokie ulice. To są nasze drogi zaopatrzeniowe. Zaopatrzeniowe? Tak, tędy są dostarczane kulki wszędzie tam, gdzie trzeba. A skąd dostarczane? Z centralnych magazynów kulek. Ludzie nazywają te magazyny zasilaczem. A dlaczego są dwie drogi? Nie wystarczyłaby tylko jedna? Spróbuj sam odpowiedzieć na to pytanie. Popatrz uważnie na drogi. Co szczególnego widzisz? Karolek przyjrzał im się jeszcze raz i wzruszył ramionami. Czy ja wiem?
Może to, że kulki bez przerwy się toczą jedna za drugą? A może ważne jest to, że na każdej drodze są one jednego koloru? Pytająco spojrzał na Bitka. Po minie Mikronka wyczuł, że był to trafny strzał. Znakomicie, Karolku. Muszę cię pochwalić. Rzeczywiście, to jest najważniejsze. Widzisz, my wszyscy bardzo lubimy porządek. Nie może być żadnego bałaganu, bo inaczej praca byłaby niemożliwa. Dlatego też wydzielono osobną drogę dla czarnych kulek i osobną dla białych. I nigdy kolory kulek nie zmieniają się na nich. Dodam ci jeszcze jedną istotną informację. U nas nic nie może się zmarnować. Z tego właśnie względu król Z80 wydał polecenie, aby wszystkie niepotrzebne w danym momencie kulki zwracać do centralnych magazynów. Odbywa się to bardzo prosto. Moi koledzy umieszczają zbędną kulkę na odpowiedniej drodze zaopatrzeniowej, a dalej toczy się ona sama. Oczywiście, jeżeli kiedyś potrzebują jakiejś kulki, to biorą ją z drogi zaopatrzeniowej i nie muszą specjalnie biec po nią do magazynu. Fajne to jest, że też ktoś u nas nie wpadł na podobny pomysł, żeby ulicami jeździły bez przerwy pojemniki z czekoladą, pomarańczami i innymi dobrymi rzeczami i można byłoby brać sobie, kiedy ma się tylko na nie ochotę, westchnął z rozmarzeniem Karolek. Obudź się, Bitek ze śmiechem sprowadził przyjaciela na ziemię. Patrzcie, czego mu się zachciewa. Chłopiec żałośnie spojrzał na przyjaciela. Mikronek absolutnie nie przejął się tym i kontynuował swoją opowieść. Powiem ci teraz o trzech głównych grupach ulic. Nazywamy je magistralami. Co to takiego? Zapytał z niecierpliwością Karol. Jesteś niepoprawny, skarcił go Mikronek. Musisz nauczyć się trochę cierpliwości. Nie mogę wszystkiego naraz powiedzieć. Magistrala składa się z kilku czy kilkunastu wydzielonych dróg leżących obok siebie i odgrywających podobne role. To tak jak wasze autostrady. Jeżeli widziałeś kiedyś autostradę, to wiesz, że na ogół ma ona kilka pasów ruchu w jednym kierunku. Już rozumiem, przerwał znowu chłopiec. Na autostradzie może jechać kilka samochodów jednocześnie obok siebie, a tu na waszej magistrali kilka kulek, tak? Tak, dokładnie o to chodzi, powiedział Bitek. Tylko, że u nas obowiązują trochę inne zasady ruchu niż na autostradach. Ale o tym opowiem ci później. Natomiast teraz chcę powiedzieć, jak nazywają się nasze magistrale. Jak już wiesz, mamy trzy magistrale. Jedna nazywa się magistralą adresową, druga magistralą danych, natomiast trzecia to magistrala sterująca. Łączą one wszystkie osiedla naszego państwa komputerowego. Ojej, a co to za dziwolągi? Nie mogliście inaczej tego nazwać? No cóż, nazwy równie dobre jak inne, a poza tym mają swoje uzasadnienie. Magistrala adresowa służy do przesyłania adresu, a magistrala danych do przekazywania danych. Bitek, przestań mnie nabijać w butelkę, powiedział groźnie Karolek. Mówisz bzdury, jak można przesyłać adres? Chyba, że się przesłyszałem. Nie przesłyszałeś się. Rzeczywiście powiedziałem adres, z powagą stwierdził Mikronek. I dodał z uśmiechem. Zapewne wiesz doskonale, co oznacza słowo adres. Wiem, adresy piszemy na listach do znajomych. Bardzo dobrze. To powiedz mi, co takiego piszesz w adresie? No, nazwisko, imię, miejscowość, wyliczał Karol. Nazwę ulicy, numer domu i mieszkania. Świetnie. A po co to wszystko piszesz? Jak to po co?
– wzruszył ramionami Karol. – Po to, aby poczta wiedziała, komu ma doręczyć mój list. – No widzisz, powiedziałeś przed chwilą bardzo ważną rzecz. Adres piszesz po to, aby poczta wiedziała, komu ma doręczyć list. Pisząc adres, podajesz informację, gdzie należy szukać tej osoby, czyli adresata. Podobnie jest i u nas. Jeżeli chcemy przesłać informacje, czyli dane, musimy powiedzieć najpierw, dokąd mają być wysłane, czyli podać adres. Powiedzmy, że to rozumiem, z namysłem powiedział chłopiec, ale nadal nie widzę związku z waszymi magistralami. Przecież adres na kopercie piszę literami, a tu nie widzę żadnych liter. W jaki sposób możecie pisać adresy? To jest bardzo proste. Spróbuj pomyśleć. Załóżmy, że masz spis miast. Każde miasto może mieć swój numer. Wasze kody pocztowe to nic innego jak numery miast. To samo możemy zrobić z ulicami. Zamiast nazw podać ich numery ze spisu. Można byłoby również ponumerować nazwiska i imiona. Wtedy adresem byłby szereg liczb, czyli numerów. Rozumiesz? Tak, odparł Karolek, nie bardzo jeszcze wiedząc, do czego prowadzi to porównanie. Świetnie, otóż dla nas adresem jest jedna duża liczba. No dobrze, mówisz, że adresem jest liczba, niech i tak będzie. Ale do zapisu liczby potrzebne są cyfry, a ja ich ciągle nie widzę. Są cyfry, z przekonaniem stwierdził Mikronek. Dwie. Więcej nie potrzeba, bo my używamy binarnego, albo jak wolisz, dwójkowego systemu liczenia. Jeszcze ich nie widzisz? Tymi cyframi są kulki, a ściślej mówiąc ich kolory. Czarna kulka jest tym, co wy nazywacie jedynką, a biała – zerem. W tym momencie Mikronek przerwał, bo usłyszał jakiś groźny głos. Bitek, szybko do pracy! Oj, bardzo cię przepraszam, ale muszę biec. Król mnie wzywa. Spotkamy się innym razem. Cześć!